U mnie na terenie, który posiadam, czasami któreś drzewo usycha. Kiedyś usychało, no to się przewracało samo, nie zwracałem na niego uwagi, a teraz od razu patrzę na niego pod kątem wartości opałowej i od razu szybko do takiego drzewa z piłą i takie duże drzewo, które się przewróci, no jest w stanie ogrzać mnie na cały rok. To jest świerk, który, mówiąc po leśniczemu, wypada. Poszczególne osobniki stopniowo usychają, a potem są atakowane przez choroby. No i z tego już nic nie będzie. Nic z tego nie będzie. Poza opałem. To dr Antoni Kostka, geolog z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, miłośnik drzew. Przyrodnik porzucił biznes, kupił ziemię i zaszył się w Puszczy Karpackiej, by tam obcować z naturą. Co się porobiło? Tak, zacznijmy od takiego ogólnego pytania. Wojna na wschodzie spowodowała kaskadę takich wydarzeń, które zaowocowały dziwnymi skutkami w różnych częściach świata. No i takim odpryskiem między innymi tej wojny jest cena drewna. Teraz czasami opłaca się palić drewnem zamiast palić na przykład gazem albo peletem. No pelet płaciłem jeszcze niedawno 800 zł, a teraz płacę 2600. W związku z tym zrobiło się zapotrzebowanie na drewno. Nie nadaje się. Myślę, że około 15% wilgotności. Powinno mieć. Tak. To drewno co najmniej rok sezonowania wymaga, żeby się nadawało do palenia. Są już na to klienci? Oczywiście. Kolejka jest długa. Tak wyglądają dziś składy drewna. Jest go mało i w większości zarezerwowane. Niezależnie, czy są to Bieszczady czy Mazowsze. Ludzie zapisują się, by kupić nawet to jeszcze mokre, by mieć już na przyszły sezon. Sytuacja jest krytyczna. Sprzedajemy wszystko, co się pojawi na rynku. W naszych lasach to jest głównie drewno bukowe, dwumetrówka i praktycznie tego drewna nie ma. Schodzi na pniu. Jak rok temu tutaj ten plac wyglądał? No ten plac wyglądał rok temu, że tu była taka pośrodku rejka drzewa duża, tu była kolejna rejka. Tam były rejka i za stodołą. Było to wszystko zostawione drzewem. A dzisiaj raptem ile metrów? No tutaj to będzie niewiele. Tu jest 3, 6, tam może, no może mamy w sumie z 15 metrów na tą chwilę. Jak cenowo się to kształtuje? Ja drewno dzisiaj sprzedaję po 380 zł za metr przestrzenny. Za ile pan sprzedawał w tamtym roku? 170 zł. Dąb pocięty, porąbany, to u mnie metr już z transportem to jest 650 zł. A w tamtym roku to było około 250. Jestem firmą, która pracuje w lasach państwowych od ponad 20 lat. Był taki rok jak ten? Nie. To jest pierwszy taki rok, gdzie tak jest, takie cuda się dzieją. Bo dla mnie to są cuda. Skąd zatem te cuda? Jest kilka powodów. Między innymi Polska nie sprowadza dziś drewna. Za to nadal wysyła. Tylko rok temu z kraju wyjechało 4 miliony metrów sześciennych drewna. Trzy kraje, które w tym momencie są zaangażowane w wojnę, Ukraina, Białoruś i Rosja, odpowiadały za 90% tego importu do Polski. No i na to nakłada się wszystko, też całkiem duży, a nawet bardzo duży w porównaniu do poprzednich lat, eksport drewna z Polski. Właśnie takie kłody bukowe, mniej więcej tej długości, pasują do kontenerów, to są te kontenery, które jeżdżą do Chin. To jest właśnie cały problem. Czasami nawet cięcie tutaj w lesie na miejscu jest przygotowane pod wymiar kontenera. Tutaj było przygotowane około 2,5 tysiąca metrów sześciennych drewna. To drewno, jak później sprawdziłem, zostało załadowane właśnie dokładnie na ten statek, który popłynął do Szwecji.